Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłaniam. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nową, starą funkcję w systemie iOS 16. Dlaczego nowa, stara? No przede wszystkim dlatego, że ona już kiedyś była w systemie iOS, zniknęła na parę lat, ale na szczęście ponownie do niego wróciła. O czym mowa? Mowa o grupowaniu kontaktów, coś co kiedyś było w systemie iOS, iPadOS, później zniknęło z tego systemu, możliwe było tworzenie grup tylko z poziomu systemu macOS. W tym momencie od iOS 16 możliwość tworzenia grup, a właściwie list kontaktów, bo tak to się teraz nazywa, trafiła z powrotem do systemu iOS. A jak to działa? Już Wam demonstruję. Zaczynamy oczywiście od przełączenia się, od włączenia aplikacji kontakty. Mówimy tutaj o kontaktach systemu. Przycisk wróć. Dodaj. Przycisk. Zwróćcie uwagę, że teraz jak mamy tutaj listę kontaktów, to mamy tutaj oczywiście wizytówkę, indeks, pole wyszukiwania i jak idę w lewo, poruszam się do lewego górnego rogu, dodaj listę, listę. Przycisk. Mam przycisk listy wróć, czyli nie grupy, tylko listy. I jeśli sobie kliknę listy w lewym górnym rogu, to wracam do, przechodzę właściwie na ekran grup wcześniejszych, a w tym systemie list. I co my tu mamy? Dodaj listę. Przycisk. Mamy przede wszystkim na samym początku przycisk dodaj listę, który cieszy mnie ogromnie, ale zobaczmy, jak to wygląda. Mamy tutaj, ja przynajmniej mam kilka list, bo ja lubię listy, lubię grupy i zawsze miałem tych grup kilka. I tak więc w iCloudzie, który mamy tutaj rozwinięty. Rozwinięty. Zobaczcie, jakie mam grupy. Kontakty, iCloud 910. Mam kontakty w całym iCloudzie. A 11 Y, 11, 11. Mam jakąś tam grupę wewnętrzną, którą używam w pracy. Biblioteka 37, 37. Kolejna przycisk grupa dostępne czynności o no nazwie biblioteka. FIRL 42. Kolejna 42, grupa przycisk z dostępne większym czynności kręgiem współpracowników. Kontakty prywatne 47. Mam 47, wyodrębnione przycisk kontakty prywatne do osób mi bliskich. KPRM 10. Kolejna 10, jakaś grupa przycisk służbowa. KPRM i 10, tyle. Przycisk. Co możemy robić z takimi grupami? Bo już pewnie zwróciliście uwagę, że tutaj VoiceOver wypowiada słowo czynności. Gdy będę wykonywał teraz przeciągnięcie palcem w górę lub w dół, usuń. Mogę usunąć taką grupę. Zmień nazwę. Zmienić jej nazwę. Eksportuj. Mogę ją eksportować, to jest mega fajna rzecz. Wiadomość do wszystkich. Mogę wysłać do wszystkich wiadomość. Bardzo często z tego korzystam, bo to jest taka funkcja mailingu do konkretnej grupy odbiorców. Szczególnie tutaj mówię w kontekście zawodowym. E-mail do wszystkich. Wiadomość do wszystkich. Wiadomość. Ja wysyłam zawodowo maile oczywiście, ale zwróćcie opcję wiadomość. Wiadomość, czyli święta, różnego rodzaju okazje. Gdy wysyłamy masowo wiadomości z życzeniami na przykład, wysyłanie wiadomości do wszystkich z danej grupy, fantastyczna sprawa. Nie trzeba, tak jak wcześniej wiele osób o tym pisało, dodawać kontakt po kontakcie, wystarczy raz dodać listę, stworzyć sobie taką listę życzeniową, świąteczną i później do wszystkich znajomych, rodziny, albo można sobie sprofilować, tak, że do rodziny wysyłamy bardziej ugrzecznione życzenia, a do znajomych nieco zabawniejsze, luźniejsze, tak naprawdę wasza inwencja. E-mail do wszystkich. Jak wspomniałem, e-mail to ja zawodowo wykorzystuję. Aktywuj. No i aktywuj, czyli możemy sobie zajrzeć do takiej grupy. Ale jak tworzymy? Bo wspomniałem, że możemy sobie tworzyć takie grupy. No to zobacz. Sorry, że ja ciągle mówię grupy, grupy, bo mi się to myli. Jak wcześniej wszędzie to się grupa nazywało, no teraz chwilę mi zajmie przestawienie się na listy, ale aktywuję przycisk dodaj listę. Dodaj listę, nazwa listę, przycisk. No i nazwa listy. Wielkie Q, nazwa listę, przycisk. Włączam sobie wejście ekranu Braille'a i wpisujemy nazwę. Testowe wpisałem, gadacz nie czyta, ale klikam gotowe na klawiaturze. I zobaczmy, czy mamy kontakty alfabetycznie poukładane listy. Testowe 0, 0, i słyszymy testowe 0, 0, czyli mamy 0 kontaktów. Co robimy, aby kontakty dodać? Tutaj sprawa jest dość prosta, po prostu aktywujemy tą listę kontaktów. Witek Piotr, moja wizytówka. Brak kontaktów. Informacja, brak kontaktów. W tym miejscu pojawią się dodane przez ciebie kontakty. A jak je dodać? Dodaj kontakty, przycisk. Mamy po prostu przycisk. Jeśli ja teraz aktywuję sobie ten przycisk,
Witek Piotr, moja wizytówka. Otwierają się moje kontakty. Witek Piotr. I mogę je sobie. Witek Piotr. Po prostu zaznaczać. Accessibility Apple, powiedzmy. Zaznaczone. Raz. Akson sklep medyczny. Akson sklep medyczny. Przewinijmy parę. Białoń Tomasz. Kontaktów. Białoń, strona 6, Brożek Max. Jakieś osoby zaznaczone. Losowe z kontaktów. Czureszkiewicz Gabriela. Zaznaczone. Po prostu Czureszki, zaznaczam. Strona 10, Duda Agnieszka. Tak. Zaznaczone. Duda i Agnieszka. Gdy mam zaznaczone te osoby, które chcę dodać do listy kontaktów, okay. Przycisk. Prawy górny róg, klikam OK. I gdy to zrobię, do mojej listy testowej dołączają Wielkie B, nagłówek, osoby. Białoń Tomasz. Wielkie mam tutaj po prostu krótką taką listę, złożoną tylko i wyłącznie z kontaktów, które dodałem. Zobaczcie, mam tutaj dostępne czynności, a pod nimi przeciągnij rzecz, usuń. Między innymi usuń. Jeśli kliknę usuń, to nie mam komunikatu czy pytania, czy na pewno chcę usunąć kontakt, bo ja go nie usuwam z tej głównej bazy kontaktów, z mojej książki adresowej, tylko usuwam z danej grupy kontaktów, z danej listy kontaktów, w tym wypadku testowej. Tak? I weźmy sobie tutaj jeszcze, powiedzmy, usuńmy kogoś. Białoń Tomasz, przeciągnij rzecz, tutaj usuń i... Duda Agnieszka, przeciągnij rzecz, usuń. Usuń. Witek Piotr, moja wizytówka. I w tym momencie mam o wiele krótszą listę. Czureszkiewicz Gabriela. Gdy teraz dostępne czynności. Cofnę się do listy moich grup, do moich listy list, testowe, dlatego wolę mówić ciągle grupy, tak? Bo testowe, mam tutaj listę przycisk. Grup. I widzicie teraz, że KTRM, na liście testowe trzy przycisk. Mam trzy osoby. Tutaj oczywiście wszystkie te rzeczy teraz mogę robić, wysyłać wiadomości, wysyłać maile i to, co też istotne, jeśli nie chcecie już jakiejś grupy kontaktów, po prostu możecie sobie usunąć taką grupę. Uwaga, czy na pewno chcesz usunąć listy testowe? I mamy pytanie, czy na pewno anuluj, chcemy usunąć. Usuń, ja oczywiście chcę, bo mi edycja, nie jest do niczego przycisk. Potrzebna. Jak więc widzicie, tworzenie tego typu list czy grup kontaktów jest mega wygodne, mega fajne i często się przydaje na pewno w okolicy świąt. Ze swojej strony ja bardzo polecam, bo nie trzeba w tym momencie korzystać z żadnych zewnętrznych aplikacji, a już kilka tego typu aplikacji było. Fajnie, że ta funkcja wróciła z powrotem do systemu iOS. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Oczywiście pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby żadna nowość wam nie umknęła. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam was do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.